tutaj, proszę Państwa, w sąsiedniej audycji Radia Tok FM Eurokoncita zastanawiamy się też nad takim wyrażeniem, kim on jest. No bo jak ktoś powie, a kim on jest, to zaraz, wiecie Państwo, lekceważenie ma miejsce, podejrzenie, no tak konkretnie przecież mówili to odnośnie Jezusa Chrystusa, kim on jest, a że burzę ucisza, prawda, że uzdrawia, a że z martwych wzbudza, kim on jest, to dla kogoś, kto by myślał pozytywnie, to byłby jakiś ktoś, Syn Boży, Jezus Chrystus. No i oczywiście, że też Jahwe, Jehowa, kiedyś jak była teokracja, to nie było takiego ani jednego człowieka ateisty jak dzisiaj. Pałac kultury Stalina i Lenina dominuje nad Warszawą, zaraża złem ateizmem, niewiarą. Tutaj to całe radio naczerskie 8 na 10 zarażone już tym jest dawno. No bo to jest ta linia żydowska i oni przecież kiedyś zabili Jezusa Chrystusa. To nawet kobieta w Google mówi, przecież to nie Żydzi zabili Jezusa. Ja mówię, jak to nie Żydzi, skoro Izajasz był Żydem i w 53 rozdziale napisał, to myśmy go zabili, to myśmy go zabili. Izajasz był Żydem i w imieniu Żydów pisał, to myśmy go zabili. Także widzicie Państwo, taka sytuacja, że Żydzi sami się przyznają, a Księga Izajasza proroczo o tym pisze i była napisana w 732 roku naszej ery. Proszę edukacyjnie wziąć Księgę Izajasza i dowiecie się, dlaczego w Biblii ani jota nie umknęła, nie zginęła, nie przemknęła, nikt tego nie mógł, nawet gdyby bardzo chciał zatracić, bo przecież Biblia bardzo wielu przeciwników miała, wrogów, pośród też i kleru. I teraz takie mówienie, jak to ksiądz Rydzyk w ramach tej sekty swej mówi, że jakiś tam ojciec wszechwieczny, jakiś tam, ja mówię, Boże, kto to jest? Jakieś takie czary-mary. Wiecie Państwo, że o tym, co trzeba mówić bezpośrednio, co jest najważniejsze, to on robi dymy. Kolejna osoba, która ma taczy, która dymy. Ojciec Wszechwieczny. A przecież Biblia mówiła jasno, Jahwe, Jehowa. Nawet Słowacki też jasno powiedział, drżącą rękę położyłem przed tronem Jehowy. Nawet katolicy to mają w Litwarku Warmińskim, w kościele, nad ołtarzem Jahwe. Widziałam pocztówkę. Nie wiem, czy to jest teraz, bo to wiecie Państwo, jak to są salcesony chytre, no to przecież wiadomo, że też i moherowe. No to mogli zamalować, zakryć, jeżeli nie zamalować, bo jak ktoś zacznie dochodzić, wiecie Państwo, skandal zrobi, że jak to imię Boże. Ale oni imienia Bożego nie znają, to już jest wielki skandal. Czyli, proszę Państwa, jest to największe oszustwo wszechczasów, żeby o Bogu mówić, och, wiekuisty, och, nasz miły. No ale psalm mówi nawet w poezji, a czy wiesz, jakie jest jego imię, czy wiesz? Możliwym do zrobienia przez polską stronę. Firma. Ja też te plakaty robiłem. Po latach dowiedziałem się, że na przykład Krzysztof nie lubił Weroniki, tego plakatu, który wiele osób uważa za... Tak, ale teraz zrozumiałem, że rzeczywiście ja... Wtedy jak patrzyłem na to, może ja byłem za młody, może, nie wiem, inaczej przeżywałem te wszystkie rzeczy. Bardzo mnie bawiły grepsy, to co jest dzisiaj taką pułapką, że to, że podwójne sznurowadło w jednym bucie, no to fajne. Nieprawda, bo jednak Weronika, obydwa te losy się w ogóle nigdy nie wiążą. One ani w jednym momencie nie są supłane. Więc oczywiście fajny pomysł, że podwójne sznurowadło, tylko że on w jego rozumieniu, w rozumieniu Krzysztofa, nie był w linii filmu. Powiedzmy o tym, że już wkrótce, bo w najbliższy czwartek w warszawskim kinie Atlantic spotkanie Wszyscy Jesteśmy z Kieślowskiego. Będzie można zobaczyć filmy, ale będzie można też porozmawiać, m.in. Marzena Trybała na miejscu, Cezary Harasimowicz czy Krzysztof Piesiewicz. No ale będzie można też zobaczyć na ekranie plakaty. Jakie? Tak, po raz pierwszy pokażemy, bo ja w ogóle realizuję teraz bardzo duży projekt, czyli robię plakaty do wszystkich filmów Kieślowskiego, łącznie z dokumentami i z krótkimi filmami, tego jest ponad 50. Pokażemy w Atlantiku moje stare plakaty i nowe, czyli do tej całej głównej siódemki, czyli krótkiego filmu jednego i drugiego, do Bez końca, do właśnie Niebieskiego.
przypadku przede wszystkim, ale też pokażemy trzy etiudy, czyli koncert życzeń z punktu widzenia naszego portiera i siedem kobiet w różnym wieku. Przypomniałeś z punktu widzenia nocnego portiera, ja pamiętam, że ten film robi ogromne wrażenie, kompletnie się te filmy nie starzeją. Przy okazji Państwo mogą zobaczyć. Nergia, nie wymknęła się spod kontroli. To pomoże skorpionom? Na pewno trochę sportu, na klatkach są portierzy, to już albo fizycznej pracy, kiedyś nie było. Rodziny. To wszystko 15 lat temu. Nerwy skorpionów, w 20 wieku, teraz są. I ryby, które z tych trzech znaków wodnych będą w tym tygodniu najbardziej pracowite, na ryby można będzie liczyć. Kiedy wszyscy będą się już powoli szykowali do wakacji, do urlopu, ryby będą dbały o całą rodzinę, będą bardzo obowiązkowe i będzie można powierzyć im różne trudne sprawy. Dlatego jeżeli ktoś w tym tygodniu oczekuje takiej poważnej, rzeczowej porady, to radziłabym udać się właśnie do ryb. No ja jestem obowiązkowa, bo wczoraj musiałam za wszystko zapłacić. Zdecydowanie nie zawiorą. Dziękuję bardzo, wróżka Miłka. Czy w następnym tygodniu słyszymy się i widzimy się w studiu? Tak, oczywiście. Już będę musiała wracać do Warszawy. Tu jest pięknie, ale też różne obowiązki domowe i radiowe będą już mnie ściągały do domu. W takim razie pięknej pogody, udanego wypoczynku i do dziękuję, zobaczenia pięknie. Za tydzień. Wróżka Miłka. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kończymy dzisiejsze spotkanie. Życzę Państwu miłego dnia, miłego całego tygodnia. Usłyszymy się ponownie we wtorek, za tydzień. Dziękuję bardzo. Zygmunt Kajzer. To jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. Ja, proszę Państwa, w Białymstoku to ja słuchałam Marylę Rodowicz, ale tutaj w Warszawie wcale nie muszę słuchać. Już nie ma takiego ładnego głosu, nie ma. Do radykalizowania muzułmańskiej młodzieży wykorzystuje się nie tylko serwisy społecznościowe, ale nawet sieciowe gry. Terroryści komunikowali się na przykład ze sobą za pośrednictwem jednej z najpopularniejszych konsol do gier wideo, albo wręcz tworzyli sobie postacie w sieciowych grach i rozmawiali tam ze sobą jako bohaterowie tej gry. No nikt nie odróżni takiej rozmowy, którą toczy grupka dzieciaków, po prostu rozmawia o jakiejś tam misji w grze, a kiedy to rozmawiają po prostu ludzie, którzy chcą przygotować atak terrorystyczny i no, ciężko jest to tak naprawdę wykryć, ale okazało się, że to także zostało wykryte. Czy to jednak oznacza, że terroryści są zawsze pół kroku do przodu przed europejskimi służbami śledczymi? Powiem tak, niekoniecznie są pół kroku do przodu, oni muszą starać się być pół kroku do przodu, bo jak nie są, to wtedy są o parę ładnych kroków do tyłu. Więc to nie jest tak, że oni są tacy cudowni i inteligentni i sprytni i elastyczni. Jeśli nie będą, to jest ich koniec. We Francji ruszył właśnie proces siedmiu młodych ludzi, którzy wyjechali do Syrii, by tam walczyć w szeregach państwa islamskiego. Wśród nich był brat jednego z zamachowców z Paryża. Dlatego właśnie to we Francji, najmocniej w Unii Europejskiej, dyskutuje się na temat zwalczania obecności terrorystów w internecie, mówi politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Damien Thirier. Ostatnio tu został też uruchomiony portale, które mają zrobić kontrpropagandę, która ma zdradykalizować tych osób. Tym bardziej, że najbardziej groźni terroryści, to można powiedzieć, że to są właśnie te konwertytów, bo oni nie znają islamu, więc są podatni na każdą manipulację z prawem Koranem. Wielu z nich prawdopodobnie nie mówi po arabsku, więc to można im wciskać wszystkiego. Jak sprawa jest poważna, pokazują dane dotyczące ostatnich dwóch zamachów w Europie. W Paryżu w listopadzie ubiegłego roku zginęło 130 osób. W marcu w Brukseli zginęły 32 osoby. Euronet Plus w czwórce. Lepiej zrozumieć Europę. Czwórka. Polskie Radio. Co był Michał Strzałkowski, który o nowych technologiach w Unii Europejskiej wie wszystko albo prawie wszystko. Stara się w każdym stara razie. Stara się. No wiesz co, Michał, tam Monika ma problem ze Snapchatem, to może pomożesz. Ja myślałem, że z papierem do drukarki, bo ja się bardziej na tym znam. Kasiu, ale chodzi... Snapchata nie ogarniam, wiesz? Ups. Jeżeli chodzi o Snapchata, to ja to ogarniam. A, jasne, racja. Oj, przepraszam. Zapomniałaś. No prawie. Na wiecie wywiadu RMF FM podróż wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas. Wiceminister nie ma racji, odpowiadają mu strajkujące od tygodnia pielęgniarki. Przed warszawską placówką jest nasz wóz satelitarny Michał Dobrowicz. Michale, dlaczego zdaniem strajkujących wiceminister jest w błędzie?
Pielęgniarki przekonują, że walczą nie o pieniądze, tylko o bezpieczeństwo pacjentów, które jest zagrożone, bo jak mówi Magdalena Nasiłowska, szefowa protestu, jej koleżanki są przemęczone, mają za dużo pracy, bo jest ich za mało. Jeżeli by nie było tego, co się zadziało tu w Centrum Zdrowia Dziecka, to by pracowały dalej na te kilka etatów i poradziłyby sobie finansowo, bo są do tego zdolne. Ale niestety, bezpieczeństwo naszych dzieci w Centrum Zdrowia Dziecka jest zagrożone od dawna. Na moje pytanie, czy pielęgniarki rozważają powrót do pracy, jak chce tego wiceminister, protestujące twardo odpowiadają, że nie. Tłumaczą, że to nie rozwiąże ich problemu, tylko wyciszy całą sprawę. Trybunał Konstytucyjny coraz dziwniejszy. Właśnie teraz sędziowie mieli wydać orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej. Złożył ją policjant, który z powodu przedawnienia nie może się odwołać od zwolnienia go ze służby, mimo że sąd prawomocnie uniewinnił go od zarzutów. Wydanie orzeczenia przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostało jednak właśnie odwołane. Z tymi faktami, Tomasz Skory, witamy cię, Tomku. Wyjaśnij nam dlaczego. Można się domyślać, że ma to związek z tym, że pięcioosobowemu składowi orzekającemu przewodniczył sędzia Piotr Pszczółkowski, a wśród sędziów była też sędzia Julia Przyłębska. Przypominam, oboje wybrani zostali przez sejmową większość PiSu i oboje nie uznają podstawy prawnej, na jakiej od wyroku z 9 marca działa cały Trybunał. Sędziowie Przyłębska i Pszczółkowski nie uznają ani trybu, ani kolejności rozpatrywania spraw przez Trybunał. Podpisywali się pod wyrokami, których nie uznawali za wyroki i składali od nich od razu zdania odręczne, twierdząc, że są bezpodstawne. Dziś doszło jednak do przełomu. Biuro Trybunału nie zna jeszcze oficjalnych powodów odwołania ogłoszenia wyroku. Istotne jest jednak to, że nie jest to odroczenie, ale odwołanie właśnie, a więc faktyczna blokada pracy Trybunału. W RMF FM sprawdzajcie fakty. Mroczny świat sztuk Szekspira na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. Zaprosimy was tam już w faktach kulturalnych RMF FM tuż po 11. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Zauważamy, jak sobie przysiądziemy w czasie pikniku. Tak. Zaczyna nam wchodzić na nogi, tak, dokładnie. A musimy się zastanowić, powinniśmy się zastanowić właściwie dlaczego, tak? Dlaczego? No, dlaczego? Mrówka ma. Ale jak on mówi, pan zjada. Cały dzień zapracowana i nagle. Owady zjada i głos. Żeby gdzieś tam wchodzić na jakieś nogi. No tak, tylko że jak usiądziemy sobie na takie łące czy w lesie, tak naprawdę wchodzimy na terytorium, no nie nasze, tak? Innych zwierząt, owadów, ssaków i tak dalej, tak? I teraz, ale jesteśmy ssakami. No tak, ale jeżeli na przykład byśmy weszli blisko gawry niedźwiedzia, to niedźwiedź nas pogoni. I to samo zaczyna się dziać troszkę w przypadku mrówek. Jak położymy sobie jakiś obrus, czy po prostu usiądziemy na gołej ziemi, to jest duża szansa, że nastąpimy na jakąś mrówkę. No dobrze, to załóżmy, że to jest prawda. W takim razie, co robią mrówki w naszych domach? To jest nasze terytorium. Wybudowane przez nas. No, mrówki były troszkę... Opłacane przez nas. Mrówki były troszkę wcześniej na kuli ziemskiej niż człowiek. Ale nie w blokach. Nie mniej, proszę? Nie w blokach. No, bloki powstały na terytorium mrówek, między innymi. Natomiast generalnie rzecz biorąc, jak każde zwierzę, tak naprawdę mrówki dostosowują się do środowiska, jakie się natrafia. I w tym wypadku niektóre gatunki, między innymi mrówki faraona, bardzo dobrze przystosowały się do życia w blokach, w mieszkaniach. I w tym wypadku, no rzeczywiście, można powiedzieć, że są na naszym terytorium, ale one to pewnie były pierwsze. No właśnie, ale jak to jest z tą terytorialnością? Czy mrówki w jakiś sposób mają poczucie własności pewnego terenu i czują, że powinny go bronić za wszelką cenę, czy też są skłonne negocjować? Rzeczywiście jest tak, że większość mrówek walczy o swój teren. Z tą negocjacją jest dobre pytanie, bo mrówki prowadzą swego rodzaju wojny o terytorium między innymi, o pokarm. Natomiast nie wszystkie wojny muszą się kończyć bezpośrednią agresją. Czasami jest to coś w stylu zimnej wojny, można powiedzieć. Pokazu siły i czasami do walki nie dochodzi. Po prostu słabsza strona się wycofuje, uznaje, okej, warto się wycofać, warto nie ryzykować strat, tak, fizycznych, realnych. Może lepiej po prostu poszukać nowego terytorium. Natomiast są mrówki, są gatunki, które są nomadne. Przenoszą się z miejsca na miejsce, tylko że to nie jest tak, że one nie mają własnego terenu, tylko właściwie teren wokół ich tymczasowego gniazda, bo one są na tyle niesamowite, że tworzą z własnych ciał gniazdo, takie wielką kulę, to się nazywa biwak.
I one robią rajdy. Żyją w Amazonii, w Afryce. Fatalna mowa, i człowieku, ty idź się lecz. W kilkunastu, kilkudziesięciu dniach wokół tego biwaku, to właściwie nie ma już nic do zjedzenia, bo co było, co mogło uciec, to uciekło. Co nie mogło uciec, to zostało zjedzone. No i trzeba się przenieść. Wspomniał pan o tym, że czasami mrówki nie idą na wojnę, bo nie chcą ryzykować strat. Znaczy, no, generalnie rzecz biorąc, na wojnę może idą, tylko że nie dochodzi do wystrzałów, tak? Do artyleryjnych pocisków, kwasu mrówczego i tak dalej. Ale żeby wybrać taki, a nie inny sposób rozwiązania konfliktu, to wypadałoby mieć świadomość. No bo jeżeli się nie chce ryzykować strat, trzeba mieć świadomość na przykład liczebności swojej armii. Trzeba mieć świadomość jakiejś siły, trzeba mieć świadomość liczebności armii przeciwnika i powiedzieć, no dobrze, to plus to, minus to, to nie jest dobry prognostykator. Czy mrówki taką świadomość mają? Czy potrafią w ogóle liczyć? Tutaj trzeba oczywiście bardzo delikatnie i planować właśnie porównanie między człowiekiem a jakimkolwiek zwierzęciem. Tak? Mamy taką skłonność do sprawiania właśnie świadomość. No to jest świadomość, tak? Czymś różni świadomość zwierzęcia czy człowieka, czy zwierzę ma świadomość. Więc w ludzką świadomość bym się nie zagłębiał, bo nie jesteśmy tego pewni. Nie mamy żadnych przesłanek, żeby o tym na razie dokładnie mówić. Ale z czego wynikają na przykład decyzje mrówek o tym, żeby właśnie zwarcie lub nie? Przykład, znaczy mrówki potrafią odbierać dużo informacji ze środowiska i analizować ją w zaawansowany sposób. I przykładowo, znaczy warto sobie na początku uświadomić, że jak my patrzymy, głównie badamy wzrokiem mimo wszystko, to mrówki głównie badają odbieraniem zapachu, odbierają bodźców chemicznych, może w tą stronę. Co my możemy sobie przetłumaczyć na zapach, tak? Czyli w tym wypadku każda mrówka, czy każdy osobnik w jakiś sposób śmierdzi, nazwijmy to, tak, ma swoją własną informację chemiczną i teraz jeżeli się zbiera taka armia, dużo mrówek, to one wydzielają zapach, wydzielają informacje feromonowe. No i teraz drugie mogą odebrać te bodźce jako bardzo silne, jako zagrażające. Dodatkowo mrówki wysyłają informacje, nie wiem czy to właśnie nieświadomie, ale w sposób jednoznaczny, tak komunikując na przykład pozę agresywną, otwarcie żuwaczek, czyli fragmentu aparatu gębowego w ramach tego całego procesu, one także wysyłają informacje chemiczne, które druga mrówka może odebrać. No i teraz, jeżeli dużo mrówek robi to samo w tym samym czasie, a co ciekawe, czasami jeszcze potrafią oszukiwać, bo na przykład niektóre gatunki używają świeżych trupów, które pachną jak żywa mrówka. No i teraz oszukują takim, no nie do końca ruszającym się wojownikiem, tak, ale pachnącym jak mój, więc on stoi z tyłu. No, umierają po prostu, tak, ze starości, z chorób, to jest normalny proces. Mrówka żyje różne gatunki, pół roku, rok, dwa lata, tak, natomiast no, w tym wypadku one coraz taki czas pojawiają się w gnieździe, oczywiście są wynoszone, usuwane, natomiast w sytuacji, kiedy jest wojna, to niektóre gatunki potrafią sobie z nich jeszcze dodatkowy użytek postmortem zrobić. No więc w tym wypadku one po prostu w jakiś sposób odbierają natężenie bodźca chemicznego na nasilenie tej informacji. No i kto podejmuje decyzję ostateczną? Dobre pytanie. Tak naprawdę pewnie jest to po prostu zbiorowa demokracja? Nie szedłbym w tą stronę demokracja, tak, a dwie trzecie, czy... No nie. Trzy piąte. Właśnie, to jest ciężka sprawa. Znaczy, generalnie biorąc, do końca nie wiemy, tak? Wiemy, że królowa jako jednostka jest bardzo ważna dla mrowiska i zmienia jego działanie na niektórych poziomach, na przykład jeżeli jest królowa, to zwykle poziom agresywności mrówek jest większy niż jakiej nie ma. Natomiast kto podejmuje decyzję, wydaje się, że to jest raczej taka rozdana decyzja, natomiast nie powiedziałbym, że to jest demokracja czy tyrania, czy coś w tym stylu. A jak żyć bez królowej? Jaki jest sens życia mrówki bez królowej? Niewielki. To znaczy wiele gatunków potrafi sobie poradzić w sytuacji, kiedy jest śmierć królowej, czy zostanie zabita, w taki sposób, że może adoptować inną królową. Z rójki, czyli z momentu, kiedy samce i królowe wlatują na lot godowy, zapładniają się, lądują zapłodnione już samice. No i jeżeli taka trafi do gniazda, które zostało osierocone w jakiś sposób, to te mrówki, właśnie ze względu na zmniejszoną agresywność, mogą zaadoptować ją, przyjąć ją do swojego królestwa,
No, może ona ma trochę inny zapach, inną wizję kolonii, inne bodźce chemiczne, ale w sumie ten sam gatunek, tak, wszystko się zgadza. Mało tego, niektóre gatunki wręcz adoptują królowe z innego gatunku. Jak to się dzieje, dlaczego to się dzieje? No, są pewne przesłanki, ale nie do końca jeszcze wiemy, żeby na tyle się nie o tym mówić. A zdarzyło się, żeby na przykład inne gatunki się pojawiły, na przykład, nie wiem, żeby pszczoła została królową mrówek? Nie. To już pszczoły się trochę znają na byciu królową. Tak, ale to już jest science fiction, nie, że... Nie. Za daleko. Natomiast mówi się, że robotnica to jest bezpłodna samica, co nie jest do końca prawda, bo w większości przypadków jest ona mało płodna. Znaczy ona nie może samcem sobie tam tego, ale jeżeli nie ma królowej... To jest naukowy termin. Nie, ale coś na antenie to już tak... No, w każdym razie może w sytuacji, kiedy nie ma królowej, składać jaje niezapłodnione. Z niezapłodnionych jaj wylęga się samiec. Wylęgają się samce, które są takim właściwie ostatnią możliwością przekazania genów dalej, tak? Bo taki samiec wyleci z takiego gniazda osieroconego, no a spotka królową, zapłodni ją, no i w tym momencie dalej te geny będą przekazane. Czyli wtedy królowa będzie córką robotnicy. No może tak. W pewnym sensie taka wnuczką. Tak, wnuczką, dokładnie. Może tak być. A potem ta wnuczka robotnicy da życie kolejnym robotnicom. Dokładnie. Kolejny cykl się zamknie, będą kolejne królowe, kolejni samce, kolejne robotnice. No i znowu może dojść do takiej sytuacji, tak, że królowa umrze, no i znowu się powtórzy ta nietypowa dość sytuacja. No rozumiem, że skoro mrówki żyją pół roku czy rok, no to królowa też umiera. Królowa umiera, tylko że jest duża różnica u większości gatunków jest duża różnica między długością życia robotnicy a królowej. Jeden z bardziej spektakularnych przykładów to takie mrówki, które widzimy właściwie pod naszymi nogami. Łacińska nazwa Lasius niger. Takie małe, czarne. To królowa w środowisku naturalnym może żyć 20 lat. W niewoli hodowana przez badaczy czy przez hobbystów nawet 30 lat, więc to są już rzeczywiście długoletnie zwierzęta. A z czego wynika ta żywotność królowej? No bo co, warunki naturalne, nie wiem, to, że pracuje lub nie pracuje, to sobie leży na pani papieroska, nie? Nie do końca mrówczek. Leży, tylko też przecież to właściwie pełni najważniejszą funkcję, prawda? No bo zapewnia przeżycie kolonii dalej. Natomiast to jest dobre pytanie, jest kilka hipotez. Na pewno już na etapie rozwoju larwalnego dostaje inny pokarm, jest inne stężenie hormonów. Więc już na tym elemencie, etapie mamy inne rozwijanie się organizmu. Później w trakcie życia rzeczywiście też jest karmiona innym pokarmem. Natomiast tutaj u mrówek tak dużo tych badań nie było. Były badania oczywiście na pszczołach, skąd też się biorą już czasami takie przeniesienia do przemysłu farmaceutycznego, że pszczele mleczko jest takie, prawda? Królowa jest karmiona pszczelim mleczkiem. No i to pszczele mleczko ma odmłania się. No, rzeczywiście są pewne badania, które pokazują, że pszczoły, które dostają tego pszczołego mleczka, więcej żyją dłużej. Bo u pszczoły też jest taka różnica. Robotnica 50 kilka dni, królowa 4 lata, tak? Więc też jest dużo. No ale na razie... To powrócimy do królowych po informacjach radia TOK FM. Paweł Mazurkiewicz z Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego jest Państwa i moim gościem. Informacje o 10.20, już za kilka minut. Po informacjach wracamy do programu Owczarek. Owczarek. Muzyka. A niech tam. Właśnie udajemy się w podróż. Na przyrodę. W tą stronę. Ile... Nie narzekać, dziady, nie narzekać. Także wiecie państwo, są to w ramach tego żydowskiego stylu takie różne wycia, narzekania, jakieś takie wszelkiego rodzaju bezbożnictwa, bezbożne dźwięki takie, no bo jak ktoś Boga nie wierzy, to jemu nie zależy. Będzie nowy bar, czy to będzie nowy zaułek, czy okaże się, że nie zauważyłeś pasażu jakiegoś starego jeszcze z kamieniczkami, na przykład kiedy Barcelona była centrum włókienniczego.
miasto, można też ją przyrównać do Łodzi pod wieloma względami. Także jest to miasto, którym nie możesz się nudzić, po prostu nie możesz się nudzić. Czuję się w Barcelonie jak u siebie, choć nigdy nie jest to poziom taki, jaki osiągnąłem w Warszawie. Dla mnie pierwszym miastem jest zawsze i będzie Warszawa. Natomiast Barcelona jest tym miastem, który mnie wypełnia, w którym nigdy mi nie brakuje powodów do uśmiechu, ale jest to jednak to dziecko adoptowane. Natomiast dla mnie tym dzieckiem prawdziwym jest Warszawa. Ja się czuję doskonale w Barcelonie, no ale Warszawa to jednak zawsze jest dla mnie Warszawa. Taka podpowiedź dla Państwa, którzy nigdy Ewy na żywo nie spotkali. Na profilu facebookowym z najwyższej półki można zobaczyć, jak pięknie wygląda ten piękny głos. Można się tam udać na tę stronę i zobaczyć Ewę Wysocką. Prawie jak na żywo. Pięknie. Dobrze, wracamy do książki. Skąd się wziął pomysł na tą? Ja chciałam, planowałam napisać ambitną książkę. Tam miały być bardzo ambitne wywiady z ludźmi nieprzypadkowo dobranymi. A potem się zaczęłam rozglądać po świecie i doszłam do wniosku, że jest moment taki średnio ciekawy. Wygląda, nie wygląda, Jezu. A jak wygląda, jak się nazywa? Daj spokój, inwigilacja. Trik, wyśmienite jedzenie na wszelkie okazje. Pani papier i nożyczki? Tak, kiedyś tak. Ja nigdy w to nie grałem, od razu ci powiem. Uważam, że wszelkie formy gry tego typu mnie wkurzały. Ciekawie jakoś się rozkręci na ten początek taki dudny, a dziecko po prostu zacznie... Czy nagrywa? Tylko o wielkie pieniądze, nie mniej niż 10 tysięcy złotych. To zawsze. Pół miliona? Nie tylko... Ale... I po tym... Wtedy zatrzymani w zeszłym tygodniu terroryści mieli zdecydować o dołączeniu do bojowników z tak zwanego państwa islamskiego w Syrii lub Libii. Dziś ostatni dzień rejsów promu samochodowo-pasażerskiego z Nowego Portu do twierdzy Wisłoujście w Gdańsku. Jednostka pływa na tej trasie nieprzerwanie od 39 lat. Połączenie stało się zbędne po otwarciu ponad miesiąc temu tunelu pod Martwą Wisłą. Informacje kulturalne. Patrycja Wanat, zapraszam. John Malkovich na Śląsku. Aktor gra główną rolę w najnowszym filmie Lecha Majewskiego. Dolina Bogów ma być rodzajem moralitetu i współczesnej baśni dla dorosłych. Bohaterem filmu jest ekscentryczny bogacz Wes Tauros. Zdjęcia powstają teraz w Katowicach, Pszczynie i Sosnowcu, a później ekipa przeniesie się na Dolny Śląsk, do Włoch oraz do Stanów Zjednoczonych. Dziś w Łodzi rozpoczyna się 6. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Karuzela 2016. O szczegółach Katarzyna Giedroyć. Przez tydzień w ramach wydarzenia odbędą się warsztaty, animacje, koncerty i oczywiście spektakle teatralne. Hasłem tegorocznej edycji festiwalu jest Bunt. Wydarzeniem inaugurującym będzie spektakl Ronia, córka zbójnika w reżyserii Karoliny Maciejaszek. Na łódzkiej scenie przede wszystkim Teatru Pinokio będzie się wiele działo, mówi Małgorzata Leffler. Zobaczymy Labirynt z Teatru z Opola. Zobaczymy Motyle, to jest ta nasza gwiazda włoska. Zobaczymy Księgę Niewidzialną, to jest spektakl z Teatru jak oni Gulliver, tak tego Jezusa Chrystusa wiecie Państwo, zamordowali, że Jezus Chrystus jako ten rozbójnik. No i ta Żydówa Rodowicz śpiewa tak. Mówili mu, że łotr, że Belzebuba, że diabła ma za skórą. Oj, już pada deszcz. Festiwal potrwa do 6 czerwca. Z Łodzi Katarzyna Giedroyć, TOK FM. Mary Komasa dołączyła do artystów, którzy wystąpią w najbliższy weekend na Orange Warsaw Festival. Artystka zaśpiewa w najbliższy piątek na Warsaw Stage. Tegoroczny festiwal odbędzie się na torze wyścigów konnych Warszawa-Służewiec. W ciągu 2 dni zobaczymy koncerty m.in. Lany Del Rey, The Antwoord, Skanka Nancy, Editors, Mo i Julii Marcel. A kolejne informacje na antenie Radia TOK FM już o 10.40. Zapraszam. Pogoda. Dziś w całym kraju na przemian chmury i słońce, możliwy przelotny deszcz i burze, nieraz z gradem. 24 stopnie maksymalnie pokażą termometry w Trójmieście i Lublinie, 25 we Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie, Łodzi i Białymstoku, 26 w Szczecinie, Warszawie, Kielcach, Krakowie i Opolu, 27 w Częstochowie, Płocku i Radomiu. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Cezary Łosiczka, program Off Czarek. W studio gość pan Paweł Mazurkiewicz z
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o mrówkach, które to pana zajmują. Tak. Dlaczego właściwie? Dlaczego? Znaczy, moje zainteresowanie mrówkami rozwinęło się przez przypadek. Trafiłem na dobry grunt w Instytucie Biologii Doświadczalnej imienia Nęckiego z panią profesor Godzińską. No więc przez przypadek tak naprawdę szukałem możliwości rozwijania się naukowego troszkę ponad program studiów i po prostu napisałem do pani profesor, czy możemy czymś pomóc nabyć, a tak chętnie. No i zostałem. Nie wiem, 8 lat, 7, coś w tym stylu. W tą stronę. Wracamy do królowych. Przed informacjami rozmawialiśmy o pszczołach i o tak zwanym pszczelim mleczku. Tak, tak. Mówiliśmy o tym, że dlaczego królowe żyją dłużej, więc u mrówek było matki pszczele i rzeczywiście tam jest różnica w składnikach diety. A także są badania, że robotnice, które są karmione pszczelim mleczkiem na wczesnym etapie życia, żyją dłużej. No, to jest tam kilka dni, no, ale kilka dni dla pszczół to jest dużo. Tak? To jest kilka procent życia, długości życia. No i oczywiście to już koncerny farmaceutyczne, czy nie farmaceutyczne, tylko tak piękności podchwyciły, tak, kremy z pszczelim mleczkiem, tylko że należy pamiętać, że to są bardzo, bardzo, bardzo wczesne etapy badań i zanim ewentualnie dowiemy się i będziemy mogli przełożyć to na ludzkie, tak, żeby to działało na nas, to są lata, jeżeli nie dziesiątki lat badań jest na razie te pszczele mleczka, a w kremie to sobie można... Na razie pamięć mamy z listku. Chyba, że jeżeli jest się pszczołą albo mrówką, to taki krem z pszczelim mleczkiem zadziałałby. Nie wiemy, co tam jeszcze jest, więc ja bym nie ryzykował. No dobrze, ale wiem, że u owadów, u mrówek czy u pszczół może jest jakaś taka zamienność pomiędzy, powiedziałbym, zjawiska wampiryczne niemalże. To znaczy? Młodnienie, starzenie. A, w tą stronę. Tak, znaczy generalnie biorąc robotnice, wszystkie pszczoły, mrówki i inne owady społeczne zmieniają swoją pracę w trakcie życia. I jak są młode, to siedzą wewnątrz gniazda, pełnią funkcję opiekunek. Jak są starsze, wychodzą na zewnątrz. Ciekawy fakt został zauważony jakiś czas temu, już dość dawno, że w sytuacji, kiedy na przykład młodych opiekunek zabraknie, to starsze zbieraczki siedzące na zewnątrz powrócą do pełnienia funkcji opiekunki. To my to nazywamy rewersja behawioralna, bo one zaczną się inaczej zachowywać, tak jak zachowywały się, kiedy były młode. A to samo jest u pszczół. I co ciekawe, właśnie teraz jest to dość mocno badane, zmienia się nie tylko zachowanie, zmieniają się też różne funkcje neurobiologiczne, hormonalne, różnie u różnych gatunków. U pszczoły miodnej wydaje się, że na o wiele bardziej zaawansowanych poziomach niż mrówek, chociaż też było wiele, wiele więcej badań. No więc tutaj to się wydaje, okej, no to taka nasza robotnica młodnieje. No, tylko że z drugiej strony te badania badające, analizujące, czy taka robotnica żyje dłużej, nie są na razie konkluzywne. No nie wiemy, czy jedne pokazują tak, żyje dłużej, inne mówią nie, wręcz szybciej się męczy. Ale no tutaj też jest jakieś takie szukanie fontanny młodości, tak? Tylko że no znowu to jest bardzo, 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 bardzo wczesny etap badań, to trzeba dużo, dużo, dużo podstawowych, tylko żeby to zrozumieć, potem dopiero ewentualnie aplikować. Natomiast pan wspomniał o wampiryzmie i to jest fajna rzecz. Są takie, taka ciekawostka dla słuchaczy może być ciekawa. A są mrówki. Dracula Ansony mają po angielsku nazwę angielską. I one rzeczywiście wykazują zachowania stricte wampiryczne. Otóż larwy karmią, znaczy dorosłe mrówki popuszczają hemolimfę, czyli coś jak naszą krew z larw. Żywią się hemolimfą larw. Co ciekawe, to nie jest tak, że ta larwa krzyczy, nie zabijaj mnie, tak? Tylko ma wręcz przystosowane kraniki swego rodzaju wypustki, którymi mogą tę krew popuszczać, żeby ich starsze siostry się najadły. No one potem same staną się robotnicami i będą w ten sposób wykorzystywać, może nie słowo wykorzystywać, ale brać co nieco od swoich młodszych sióstr. Mrówki niby takie sprytne i przebiegłe, ale nie wpadły na to, że skoro inny pokarm daje długowieczność, no to może będąc robotnicą można by tam gdzieś opiekunką przy uważyć, którędy ten inny pokarm wchodzi i może dwa razy liznąć.
i tym sposobem żyć dłużej. Pytanie, no czy Smurfka ma taki cel, żeby żyć dłużej? My mamy takie bardzo zindywidualizowane podejście, tak? Ja chcę mieć dom, chcę mieć samochód, tak? chcę żyć długo i bajecznie i tak dalej. Pytanie, czy mrówki jako indywidualne osobniki coś takiego wykazują? Oczywiście są różnice indywidualne, co moglibyśmy przełożyć na język ludzki jako różnice osobowościowe, jakkolwiek to brzmi. Natomiast jeżeli dla dobra kolonii warto się poświęcić, to taka mrówka często się poświęci. Są przykłady, no wręcz samobójstw dla dobra społeczeństwa, dla dobra kolonii. Samobój zarówno przy wojnie, jak i w trakcie pokoju po prostu na przykład dla zapewnienia ochrony gniazda. Najstarsze osobniki z gatunku Foridus Postidus, to mało istotne, tak? Poświęcają się, wychodząc na zewnątrz i zamykając gniazdo mrówek od zewnątrz na noc, żeby jakieś drapieżniki nie atakowały, żeby tam nie wychłodziło i tak dalej. No ale one same na zewnątrz zostają, no więc giną, ale się poświęcają. W sumie mogłyby pożyć jeszcze 2 dni dłużej, a ktoś inny mógł za nie to robotę zrobić, może jakiś młodszy, tak? No ale jednak w jakiś sposób, nie wiemy, czy to jest po prostu bodziec, tak, który wyzwala, czy jakaś świadome rozumowanie, to, że do tego krążymy, nie? A dlaczego giną? Dlaczego nie mogą biwakować sobie na zewnątrz? Temperatura, wiatry i zwierzęta, drapieżniki. Praktycznie 100% szans, że coś je zabije. No ale... No to jest po prostu duża różnica temperatury i generalnie rzecz biorąc szanse, że one sobie znajdą inne bezpieczne lokum poza kolonią, jest minimalne. A tylko na noc? No tylko na noc. Ale to już jest noc, to wystarcza, żeby zabić. Natomiast, co jest ciekawe, to tę pracę wykonują rzeczywiście najstarsze bądź najbardziej chore osobniki, które tak czy siak pożyłyby dzień, dwa, trzy. Kilka dni maksymalnie, tak? Więc one tak czy siak dużo dłużej by sobie tego życia nie wydłużyły, natomiast ich kolonia dzięki temu przetrwa kolejne dni, no i tak będzie trwać. Będzie się być może rozwijać. A co to jest to dobro kolonii? No, wspomniał pan, że to jest poświęcenie dla jakiegoś dobra. Kto definiuje, co jest dobre dla kolonii? Tak, taką politykę międzynarodową gniazda. To rzeczywiście dobre pytanie. Wydaje się, że takim dobrem gatunków jest po prostu ich trwanie, przekazywanie genów. Natomiast mrówki mają też bardziej, nazwijmy to, zaawansowane wizje, tak? czy kierunki rozwoju, między innymi podbijanie nowych terenów. I wydaje się, że są pewne zmiany także na poziomie genetycznym, które mogą warunkować sukces na przykład przejmowania nowych kolonizacji nowych terenów. Co ciekawego zdarzyło się na przykład w przypadku mrówki ogniowej. To jest taka mała mrówka zawleczona swego czasu do Stanów Zjednoczonych, zresztą nie tylko, która na początku miała bardzo wojowniczo między sobą nastawione kolejne kolonie. Jedna moja królowa, przeciwna królowa walczymy między sobą, tak, robotnice walczą. W pewnym momencie coś się stało, prawdopodobnie jakaś zmiana w pojedynczym genie, to jest teraz bardzo silnie badane. I bardzo zwalczające się między sobą kolonie przestały, nagle zniknęło to, stały się takim konglomeratem wielu kolonii połączonych między sobą, gdzie królowe sobie mogą migrować, robotnice mogą migrować, nie ma walki. I nagle zaczęły stały się poważnym problemem dla lokalnej fauny i flory. Do tego stopnia, że obecnie takie super kolonie mrówek zajmują kilka stanów w USA, więc to są ogromne połacie terenów i wręcz zaczęły przeszkadzać człowiekowi, gdyż są dość bardzo szybkie, mimo że malutkie, i ich urządzenia dość mocno bolą. Więc tym właśnie idą dość duże pieniądze, żeby badać, dlaczego tak się stało i ewentualnie jak z tym walczyć. To skoro chce się walczyć, to po co badać? Nie lepiej po prostu zwalczyć od razu? No tak, ale po pierwsze, nie chcemy zwalczyć wszystkiego, tak? To jest tak, że akurat te mrówki, są gatunki, które są inwazyjne. Natomiast jeżeli wszystko popryskamy herbicydami czy insektycydami, to oprócz
ewentualnie inwazyjnych gatunków padnie nam masa innych, szczególnie tych słabszych. No to weźmy sobie na przykład z Polski na przykład niecierpek, który się rozwija, właściwie w każdym rezerwacie już jest, który jest bardzo inwazyjną rośliną, która zabija, znaczy wypiera nasze, no ale jakbyśmy wszystko spryskali, no to ten niecierpek nawet nie wiadomo, czy zginie, tak, bo jest bardzo oporny, natomiast masa, nie wiem, storczyków, innych gatunków, które są o wiele delikatniejsze, a są rodzime, które są dla nas chciane, tak nazwijmy to, no to padnie pierwsze i to samo będzie z mrówkami. No, co to znaczy rodzimy? Znaczy mamy taki patriotyzm lokalny? No w przyrodzie jest tak, że najsilniejszy przetrwa, czy jak niecierpek jest najsilniejszy, to przetrwa. Storczyki jak padną, no trudno. Trzeba było się chodzić na siłownię. Nie, no to tutaj biorąc ochronę środowiska wyraźnie definiuje. No oczywiście możemy sobie mówić tak, najsilniejszy przetrwa. Nie natura reguluje. No pytanie, czy natura, że człowiek, tak? Bo ktoś go musiał tu zawlec. Albo ewentualnie przenieść na przykład są mrówki argentyńskie w Europie, zawleczone w trakcie podbojów kolonialnych, tak? Czy one są nam rodzime? Nie są. Czy one by się tu znalazły? No raczej przez ocean by nie przepłynęły. Przez Arktykę też raczej by nie przewędrowały. Bez człowieka by tu się nie pojawiły. Pojawiły się i nagle stają się zagrożeniem. Stają się zagrożeniem dla lokalnej fauny. No, i... no tak, ale człowiek nie jest jakimś czymś. Człowiek jest częścią natury, jest zwierzęciem, jest ssakiem. To nie jest nic nowego, że gatunki przemieszczają się za pomocą innych gatunków. Tak, tylko skala się bardzo zmieniła. Tak? Teraz jest fakt, że ja jestem w Warszawie w studio. Jutro mogę być w Australii. Tak? Mogę zawlec choroby czy jakieś inne organizmy Jutro będzie panu trudno. Bo zanim pan wyleci, to jutro stanie się pojutrzem w Australii. Okej. Pojutrze może pan. No, mogę być pojutrze. To pytanie, w którą stronę będę jeszcze leciał, nie? Ale tak. Natomiast kwestia jest taka, że badaczom, biologom, no jednak częściowo zależy na tym, żeby chronić tą rodzimą florę i faunę. Tak samo jest z mrówkami. Pojawiają się mrówki obce. Dopóki nie są zagrożeniem, wszystko w porządku, to się zdarza. Natomiast jeżeli rzeczywiście stają się bardzo agresywne, zaczynają zagrażać, no to należy się zastanowić, czy to jest dobrze, czy to jest naturalne. Ale badacze są uprzedzeni. To znaczy? No, bo jeden gatunek bada wszystkie inne i mówi, to my wam teraz powiemy, jak jest, ale z punktu widzenia naszego gatunku. Gdyby mrówki badały, to zapewne ta nasza nauka by inaczej wyglądała. Gdyby wilki były badaczami, byśmy czytali raporty wilków, to inaczej by było. A nagle jeden gatunek sobie mówi, to my teraz tworzymy wiedzę uniwersalną i ona będzie w ogóle neutralna i my wam innym gatunkom powiemy, jak jest. Zdecydowanie. Czego szukacie i co jest potrzebne. W jaki sposób analizujecie świat. Tak, to jest natywne, kto i co powinno gdzie żyć albo gdzie rosnąć. Oczywiście, znaczy ma pan całkowitą rację. No, coś trzeba założyć. No, myślę, że takie spojrzenie, żeby patrzeć na to, co było pierwotnie, no nie jest takie głupie, żeby zwracać na to uwagę i kontrolować. Czyli stronniczość, tendencyjność, uprzedzenie, to cechuje ludzką naukę. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Paweł Mazurkiewicz z Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego jest Państwa i moim gościem. Także widzicie Państwo, idź do mrówki leniwcze, mówi Biblia. Szkoda, że się nie powołał na Biblię. W takich sytuacjach to jak ktoś chciałby być kimś wielkim, to trzeba zacytować Biblię. Wypada. W komunikacie, że nie doszło do przedawnienia karalności tych czynów w USA, dlatego też zgodnie z umową ekstradycyjną oskarżony powinien zostać przekazany Stanom Zjednoczonym. To będzie druga próba dokończenia meczu 1/8 finału French Open. Około 11:00 Agnieszka Radwańska ma spotkać się na korcie z bułgarską tenisistką Cvetaną Pironkową. Do zwycięstwa Polce brakuje 3 gemów. Rozgrywki przegrywano 2 dni temu z powodu obfitego deszczu, także wczoraj nie udało się go wznowić z powodu pogody. Na dziś prognozy też nie są najlepsze. Do sprawy wrócimy w informacjach o 11:00. Już teraz zapraszam. Pogoda. Dziś w całej Polsce gorąco i burzowo. Spokojniej będzie jedynie na północy kraju. Tam możliwy deszcz. Na termometrach od 22 stopni w Zakopanem, przez 24 w Lublinie, 25 w Katowicach i Łodzi, do 26 stopni w Szczecinie, Warszawie, Poznaniu i Krakowie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Owczarek.
Cezary Łasiczka, program Owczarek, studio Paweł Mazurkiewicz z Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy dzisiaj o mrówkach, które pan... Znęca się pan trochę nad tymi mrówkami? No niestety tak. Nasze badania czasami wymagają, żeby coś im no, nieprzyjemnego robić, gdzie staramy się jak najbardziej ograniczać jakiekolwiek śmiertelności, umieralność mrówek. To jednak jeżeli na przykład chcemy badać to, co jest tematem mojej pracy doktorskiej, czyli rozwoju zachowań agresywnych u mrówek, no to niestety muszę je czasami do tych zachowań agresywnych zmusić. Jak pan je zmusza? Dając im kawę? No, kawa to inne badania, ale oczywiście też patrzyliśmy na wpływem kofeiny, może w tą stronę, na agresywnością. Natomiast jak je zmuszam? No na przykład drażni w jakiś sposób. Każe im... patyczkiem, czy? No blisko, może nie patyczkiem, ale zmniejszymy skalę. Szpilką, tylko nie tą ostrą fragmentem, tylko tym zaokrąglonym. I sprawdzam, w jaki sposób one reagują. Co się zmienia w trakcie wieku, czy... Ja takie badania robiłem w przedszkolu. No, tylko teraz zróbmy to na 1000 osobnikach i wystandaryzujmy. Czyli zrobimy, żeby to było powtarzalne. Jasne, bo to jest dokładnie. Mrówki są znakomitym zwierzęciem, które można już na etapie dziecięcym, młodzieżowym badać, poznawać, tak? Potem tak naprawdę wdrożenie tego na poziom naukowy to często jest po prostu doprecyzowanie tego, co wydawałoby się, wow, przecież jako dziecko to robiłem. Tak, bardzo dobre zauważenie. No i patrzymy, w jaki sposób one reagują, tak? Czy ich reakcja jest bardziej precyzyjna, czy szybsza na przykład, tak? Są też testy spotkania, kiedy dwa bądź więcej osobników mają zadanie coś razem robić, albo między sobą właśnie spotkać się, nieprzyjaciel, trzeba go tam pogonić, tak? No. Albo wręcz przeciwnie, mrówka z mojej kolonii, której nie widziałem jakiś czas, no fajnie się spotkać, zobaczymy, tak skontaktować, jakoś może wymienić pokarm na zasadzie trofalaksji, jakoś tam porozumieć się, dotknąć się czułkami i wyczyścić, tak? Wykazać swoje zainteresowanie. Więc tutaj jest masa różnych tych testów, które wykonujemy. Niektóre są mniej przyjemne, drugie inne bardziej. Natomiast staramy się, żeby nasze mrówki jak najbardziej humanitarnie ten okres czasu z nami przeżyły. A co z tą kofeiną? Tak, to są badania, które prowadzimy już od 4 lat. Kawał czasu. Choć nadal możemy mówić tak naprawdę o etapie wstępnym, co może brzmi śmiesznie, ale co niestety w badaniach podstawowych tak najczęściej wygląda. Bo dotykaliśmy tematu, którego na mrówkach właściwie nikt nie robił. Właściwie na owadach społecznych no, były prace, i to nawet prace, które są w Science czy Nature, czyli bardzo w świecie naukowym, no to jest najwyższa półka publikowane, które wykazują, że kofeina zmienia nie tylko zachowanie u pszczół miodnych, ale wręcz ich reakcje neurobiologiczne, reakcje ich mózgu. A nam przyszło do głowy inne pytanie. To co będzie, jeżeli podamy kofeinę, jak to wpłynie na ich zachowania społeczne? No bo wiemy, mrówki owady społeczne kontaktują się, współpracują i teraz pytanie, jak kofeina, no neurostymulant, który my właściwie codziennie używamy, my wiemy, że to on pobudza nas do aktywności, jakiś sposób na pamięć wpływa, ale czy ja jak wypiję kofeinę, to będę bardziej społeczny? No to na razie przetestujmy to na mrówkach. No i okazuje się, że tutaj kofeina działa w różny sposób, w zależności od kontekstu. To znaczy, w zależności od tego, przed jakim testem, może trochę sztucznie, tak, ale w ten sposób badamy, prowadzimy badania. W zależności w jakim teście mrówka będzie brana pod uwagę, w ten sposób kofeina może albo wpływać na to, że będzie bardziej agresywna i to będzie w przypadku osobników, które są spoza jej gatunku. Czyli można by sobie wyobrazić jej wrogowie, tak? Ktoś, kto wchodzi na mój teren, no i trzeba go pogonić. Mrówki po kofeinie będą bardziej agresywne. Ale jeżeli to jest mój przyjaciel, właśnie mrówka z mojej kolonii, no to ja się z nią spotkam i, co dość ciekawe, będę z nią więcej czasu spędzać w trakcie czasu trwania testu, niż gdybym tej kofeiny nie miał. No oczywiście to są znowu bardzo wstępne badania, my staramy się kolejne analizy robić i coś może z tego dalej wyjdzie. Na razie chcemy po prostu poznać działanie. A dlaczego, czy rozumiem, że mrówki tutaj są królikami doświadczalnymi, tak? Tylko i wyłącznie. Modelem badawczym, tak. Modelem badawczym, natomiast... No bo chodzi o to, żeby zobaczyć, co się dzieje na różnych zwierzętach społecznych, jak kofeina nie działa. No bo rozumiem, że jakie są szanse, że kofeina w sposób naturalny znajdzie się
Spore. To nie jest tak, że kofeiny w naturalnym środowisku nie ma. Ona może się znajdować w różnych stężeniach, w nektarze czy w liściach różnego rodzaju roślin, które mrówki mogą spotkać. Czy nasze mrówki, no to teraz akurat z pamięci tego nie powiem, nasze polskie. Ale to nie jest całkowicie wzięte pomysł z kosmosu. Czyli jak już skończycie badania z kofeiną, to co potem będzie? Teina, alkohol, nikotyna? Z alkoholem było ciężko, bo w ogóle z kofeiną też było ciężko przekonać mrówki, żeby one ją chciały pobierać, bo kofeina generalnie jest gorzka. Więc trzeba było też zastymulować coś, co może się zdarzyć w naturze, czyli na przykład coś, co jest słodkie, ale kofeinę posiadać będzie. Więc no, wykorzystujemy na przykład cukier. Natomiast no, to są dobre pytania. No, my też badamy, przecież jest masa badań uzależnień, tak nawet na szczurach, tak? Poimy szczury, zresztą nie my, tak, ale i badacze niektórzy sprawdzają, jak szczury się uzależniają, tak? To są jakieś modele. Oczywiście nie wszystko jest możliwe na przeniesienia na człowieka, ale powiększa naszą wiedzę na temat świata i dowiadujemy się, w jaki sposób on jest zbudowany. A często właśnie na poziomie różnych organizmów, mrówek, ale nie tylko, ryb na przykład, wiemy o wiele mniej niż na poziomie jednego genu. Wiemy masę o pojedynczych genach, a w jaki sposób węgorze przepływają, pojawiają się między Morzem Sargasowym a Norwegią? Nie ma do końca nawet informacji. Więc takie badania podstawowe, rozwijające naszą wiedzę o świecie, są dość przydatne, bo z tego coś może pójść dalej. Jakieś badania aplikacyjne, które możemy wdrożyć na człowieka, tak? Ale może też zupełnie nic nigdy nie pójść dalej. Oczywiście, to jest sposób nauka. Może to być zmarnowany czas i pieniądze. Czy zmarnowany czas? Nie, bo tak naprawdę to, że nie pójdzie teraz do przodu, to nie znaczy, że nigdy. Poza tym to, że my dowiemy się, okej, to nie działa, to nic z tego nie wyjdzie, to też jest wiedza, bo inny badacz, inna osoba może wpaść na pomysł, sprawdźmy to, może coś z tego zadziała. Sprawdzi, nie, Mazurkiewicz czy inni zauważyli, że to jest badziew, to nie działa, to już tego nie zrobi i wtedy on już tego czasu nie zmarnuje, zajmie się czymś innym, zmarnuje. No więc to nie jest marnowanie. A co to za naukowiec, który wierzy innym naukowcom? On musi sam powtórzyć badania, żeby zobaczyć, czy może im nie wyszło, bo źle to robili, ja to zrobię lepiej. Bo też mi nie wyszło. Byłoby super, tylko że niestety mamy, jak pan zresztą wspomniał, ograniczony czas i pieniądze. Więc w tym momencie jasne. Idealnie by było, gdyby ludzie sprawdzali się. I tu jest niestety wielki problem nauki, że dużo badań jest niepowtarzalnych. To znaczy, no, ktoś zrobił badanie i wyszły mu wyniki, nawet bardzo fajne, tylko że już nikt tego nie powtórzy. No ale jeżeli mamy ograniczone nakłady, no to często skupiamy się tylko na wybranych aspektach. Takich, które, jak pan to zasugerował, coś rokują. A co pana najbardziej zaskakuje, jeżeli chodzi o mrówki? To mnie zaskakuje. Może fakt, że właściwie każdy gatunek, ale tych gatunków jest kilkadziesiąt tysięcy. No, około, przyjmuje się, 20 tysięcy jest około poznanych. Tam jest jeszcze pewnie dużo nieznanych w lesie równikowym. Ale jest ogromne zróżnicowanie gatunków i ogromne zmienność przystosowania się w zależności od tego, jakie jest środowisko. Mrówki są zarówno na pustyni, czy po pustyni, jak i w lesie równikowym, dokładnie. Są takie, które mają ogromne oczy i posługują się wzrokiem bardzo dokładnie, polując. I są takie, które są ślepe. Tak? Są takie, które właśnie budują ogromne gniazda kilkudziesięciometrowe wielkości powierzchni, głębokości kilku metrów i takie, które tworzą gniazda z własnych ciał, ale też takie, które żyją właściwie w jednym skorupce jakiegoś orzeszka. Niesamowite zróżnicowanie. Pytanie od słuchacza pana Zbyszka, który się fascynuje owadami i mrówkami także. I przeczytał książkę Wilsona Owady społeczne i podpytuje o inne popularno-naukowe opracowania o mrówkach w Polsce. Niestety trudno dostępne, ale w niektórych bibliotekach księgarniach być może też jest fantastyczna książka Podróż w krainę mrówek, która jest takim popularno-naukowym, ale jednocześnie znakomitym przewodnikiem, takim wstępem do świata mrówek. To jest właśnie Wilson i Holdobler, czyli dwóch takich, powiedzmy, najbardziej znanych badaczy. Jest też The Ants, bo to jest wielka księga właściwie, pewnie już niedostępna, bo to jest z 90 roku. Superorganizm. Jest trochę tych książek, mniej bądź bardziej popularnych naukowych, które na pewno słuchacza zaciekawią.
wraca pan do dżungli, bo badać mrówki? Chciałbym. Czy w laboratorium? No my pracujemy w laboratorium. Niektórzy... Mamo, chłopców. Po prostu, ponieważ prowadzimy cały czas telefon zaufania, może ja podam tutaj, żeby pani zapisała. To jest 71 347 91 54. To jest linia zaufania, która generalnie jest prawie całą dobę czynna. I mamy tych przypadków bardzo, bardzo dużo. I dlatego nie spychać człowieka w dół, ale go podnosić. Także tutaj mamy dzisiaj w dzisiejszej rzeczywistości tą nagonkę na ziołolecznictwo i nie dajmy się też temu tutaj jakoś zwieść, bo po prostu to są dary od Boga, one są doskonale dzisiaj przebadane, bo medycyna naprawdę wszystko dzisiaj doskonale potrafi udowodnić i działania. Mamy takie możliwości i po prostu korzystajmy z tego, bo te uzależnienie jest chorobą, która się postępującą, czyli to nie jest tak, że możemy sobie poczekać kilka lat, a mamy takie przypadki, że ktoś zadzwoni i mówi, ja 5 lat temu słyszałem w Radiu Maryja. No, ale 5 lat mamy do przodu i sytuacja tego człowieka chorego jest drastyczna, a zawsze ona idzie w tym kierunku, że te osoby później są niepoczytalne i działają właśnie w kierunku agresywnym. No niestety, tak, przy zatrutym mocno organizmie, szczególnie mózgu, możemy się tego spodziewać. Tak, tym bardziej, że to uzależnienie trwa już kilkanaście lat w obydwu przypadkach. Tak, i poza tym ono się nadbudowuje. Najpierw to jest jedna substancja, potem się dokłada drugą, dlatego że ten mózg domaga się, ten organizm coraz większych dawek i coraz mocniejszych tych. To po prostu to jest, tak wygląda. My mamy uzależnionych od 3-4 substancji naraz nieraz. Mm-hmm. Pozdrawiamy pani Wioletto. Prosimy o przekazanie tych informacji o przesłuchaniu audycji. Myślę, że to będzie podstawa, a potem tak, można skorzystać z tego podanego numeru telefonu. Szczęść Boże, dziękujemy za troskę, którą pani obejmuje swoje przyjaźnie. I kolejnego mamy radiosłuchacza. Bardzo proszę, Radio Maryja na antenie. Halo, szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, również. Ja telefonuję z Sanoka. Tak, i pana Jurek imię? Jurek mam na imię. Jak? Jurek. Ja chciałem zapytać, ja się spotkałem, to jest pani Kalinowska dziś w audycji, prawda? Tak. Halo. Aha, bo ja się z panią spotkałem kiedyś, rozmawialiśmy chwilę z Woli Synkowej. No tak, to dzień dobry pan. Halo, dzień dobry, nie wiem, czy mnie pani pamięta. No, to takie durne ludzie są, Boże. Ja pracuję w takim właśnie ośrodku, gdzie jest problem właśnie, te problemy na co dzień występują z alkoholizmem. W większości chodzi o alkoholizm i te inne używki, ale alkoholizm najbardziej. I właśnie się dowiedziałem o tym, bo ja nie słuchałem pani audycji, bo nie mogłem. Włączyłem ci już w trakcie. To też tak samo bardzo proszę, żeby pan sobie odsłuchał w całości. Będzie po południu już audycja tak, do przesłuchania. Tak, tak myślę właśnie. A tak ksiądz, myślę. Tak? To jest ksiądz? Do księdza mówimy? Tak? Czy nie? Nie, nie osoba... jestem księdzem. Osoba świecka. Nie jestem osoba księdzem. Świecka. Tylko pracuję w takim ośrodku właśnie. Aha, rozumiem. To bardzo... prowadzi ten ośrodek, taki dom prowadzi Towarzystwo Świętego Brata Alberta właśnie. O, proszę bardzo. No to bardzo dobrze. To... Także kultura pojechała do Wrocławia, proszę państwa. Tak, tam informacje o poradni. I prosiłem dalej, że jeżeli ktoś będzie zainteresowany, niech rozmawia ze mną, ja mu polecę, jak to zakupić właściwie, żeby właściwy towar kupił, że nie podróbkę jakąś nie sprzedano mu. Dobrze, dziękujemy ślicznie panu Jerzemu. Ja również dziękuję i wszystkiego dobrego życzę, szczęść Boże. Szczęść Boże. I jeszcze jeden telefon, bardzo proszę, Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Od 20 lat słucham Radio Maryja, po raz pierwszy się dodzwoniłem. Krzysztof z województwa warmińsko-mazurskiego. Tak, miło nam. Ja mam taki problem. Mam 32 lata. Moja mama, odkąd pamiętam, cały czas nadużywa alkoholu i nie potrafię z nią rozmawiać w ogóle. Ja jeszcze mam 6 rodzeństwa i próbowałem nakłonić rodzeństwo, żebyśmy wspólnie podjęli decyzję na temat leczenia mojej mamy.
Ale niestety rodzeństwo odcięło się od tego, zostałem sam. Ja mieszkam teraz w tej chwili od 2 lat poza domem. Mama mieszka z bratem, który też niestety cały czas nadużywa alkoholu. Żona go zostawiła i ma 3 dzieci. No i jest bardzo trudna sytuacja i ja ciągle tego też się spowiadam, bo nie potrafię z moją mamą porozmawiać w ogóle, zapytać. Nawet jak widzę, że jest pod wpływem alkoholu, dobra, to wracam, wychodzę z domu, wyjeżdżam i nawet jak dzwonię telefonem, żeby z mamą porozmawiać, też jak słyszę, że jest pod wpływem alkoholu, po prostu wyłączam telefon. Mhm. I bardzo mnie to boli, bo chciałbym pomóc, ale nie wiem jak. Proszę bardzo. Dobrze, panie Krzysztofie, to już oddaję głos pani Jadwice. Wydaje mi się, że jest coś takiego tutaj, jak też popatrzenie. No, trzeba na tą osobę patrzeć jak na osobę ciężko chorą. Jeżeli mamy na przykład osobę chorą psychicznie w domu, czy my z nią...